Bycza pułapka na Bitcoinie w postaci wczorajszej świeczki obejmującej Engulfing na interwale jedoniowym. A finalnie dynamiczne spadki na Bitcoinie, ale przede wszystkim na altcoinach, o czym informowałem moich partnerów edukacyjnych już od poniedziałku. Znany ekonomista Harry Dent wieszczy aż 96% spadki na Bitcoinie. Departament Skarbu USA na swoich portfelach posiada więcej bitcoinów niż łącznie MicroStrategy oraz Tesla. Hipokryzja Elona Muska, a może misja ratowana świata przed sztuczną inteligencją? Najnowsza analiza dla Bitcoina, ETH, Dota i wybranych kilku altcoinów. Także koniecznie zostańcie do końca. Cześć z tej strony, Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak to środek? Najnowsza analiza rynku. Omówimy sobie aktualną sytuację dla Bitcoina, ETH, Dota i kilku wybranych altcoinów. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię oczywiście do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przywidzł ona, łapkę w górę, komentarz, komentarz taktyczny. Lub po prostu napisz, jakiego altcoina chciałbyś, chciałbyś, abym dla was przeanalizował w kolejnym materiale. Słuchajcie, zaczniemy sobie od newsów, następnie przejdziemy do analizy bitcoina. ETH DOTA. Mam jeszcze kilka altcoinów, które z wami chciałbym przeanalizować dla was w zasadzie i zaktualizujemy sobie właśnie poprzednie analizy. Pokażę wam również, w jaki sposób informowałem wczoraj i przedwczoraj moich partnerów edukacyjnych o potencjalnej pułapce, jaka miała właśnie miejsce, i zaczęliśmy właśnie spadki. O czym też informowałem, co zresztą za chwilę zobaczycie, jak już przejdziemy sobie do samej analizy bitcoina. Zacznijmy sobie od newsów. Ostatnio, w ostatnich tygodniach, w zasadzie miesiącach, jest głośno o, o sztucznej inteligencji, czyli ChatGPT, który według wielu ekspertów może zniszczyć świat. W tym również pewnie słyszeliście o tym. Elon Musk podpisywał petycję o to, aby przestano pracować nad sztuczną inteligencją, nad jej rozwojem. Natomiast, jak możemy, w wczorajszym wywiadzie Elon Musk poinformował o tym, że Zaczyna projekt nad własną sztuczną inteligencją, aby chronić świat. I jak twierdzi, aktualne projekty z tym związane mogą po prostu manipulować ludźmi i informacjami przekazywanymi właśnie w konwersacjach, chociażby właśnie na ChatGPT. No i pytanie, czy jest to hipokryzja czy faktycznie Elon Musk chce nas uratować przed zagładą? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Departament Skarbu USA posiada na swoich portfelach ponad 205 tysięcy bitcoinów o łącznej wartości ponad 6 miliardów dolarów. I są to bitcoiny z konfiskat w ostatnich latach. Czyli tak naprawdę Stany Zjednoczone mają więcej bitcoinów niż Tesla i MicroStrategy razem. No ale z tego co wiem, to raczej oni sprzedają je na aukcjach. A nie wrzucają na rynek, chociaż kto wie, jak to będzie wyglądało. Zdany ekonomista, Harry Dent, wieszczy aż 96% spadek, ale 96% spadek od szczytu, nie od poziomu, w których jesteśmy teraz, i potencjalne spadki, według niego, mogą sięgnąć aż do 3000 dolarów, według tej jego analizy. A wszystko to przez zbliżający się kryzys, i według niego nastąpi on w pierwszej połowie. Tego roku, a w zasadzie przepraszam, w drugiej połowie tego roku, ponieważ w okolicach połowy czerwca. Jeżeli spojrzymy sobie na to, co się dzieje, tak z perspektywy makroekonomicznej, no to ok, jeżeli chodzi o pogłębiającą się recesję i kryzys światowy, krach światowy, może on mieć oczywiście miejsce i możemy zobaczyć jeszcze większe spadki, ale z drugiej strony Bitcoin może być tym aktywem, które właśnie, tak jak chociażby miało to miejsce, w czasach Świrusa, był tym aktywem, który po prostu bardzo mocno, dynamicznie rosnął i osiągnął swoje przecież nowe ATH, historyczne ATH 68 tysięcy dolarów. Natomiast uważam, że rozsądnie jest po prostu w międzyczasie realizować zyski właśnie szczególnie w takich strefach, bardzo mocnych strefach podażowych, takie jaką mamy teraz miejsce. I w tym momencie zobaczycie to, co pisałem moim partnerom edukacyjnym. Zresztą o tym też z Wami rozmawiałem jakiś czas temu, mówiąc o tym, że Rynek wygląda bardzo dziwnie. Co miałem na myśli? To miałem na myśli, że Bitcoin i ETH było w strefach podażowych, bardzo mocno odbiło, a większość altów była gdzieś na poziomach po prostu dużo, dużo niższych i blisko dołków. W ostatnich dniach mieliśmy zmianę dominacji i niektóre alty odrobiły, nawet niektóre te alty, które wraz z całym rynkiem spadały w lutym, przebiły swoje szczyty z lutego, między innymi ADA, czy chociażby link, a niektóre z nich doszły do stref podażowych w okolicach tych poziomów, niektóre z nich jeszcze niektórym z nimi jeszcze trochę brakowało. I właśnie wczoraj też napisałem o tym moim partneru edukacyjnym, że spodziewam się właśnie korekty, że cały rynek w tym momencie po tych wzrostach altcoinów jest gotowy na korektę, co zresztą miało miejsce. Zobaczcie, pisałem dwa dni temu w poniedziałek o tym, że spodziewam się spadków 10-20% na altcoinach, to ma właśnie w tym momencie miejsce i ma to miejsce od wczoraj. Ale zwróćcie uwagę, że pisałem o tym tylko, że kiedy cena zjedzie do tych 28 tysięcy dolarów. To ma właśnie miejsce, to znaczy cena Bitcoina jeszcze nie zjechała do 28 tysięcy dolarów. Natomiast jest w okolicach właśnie tej lokalnej strefy. Więc jeżeli ta strefa, o której rozmawiamy już od kilku dobrych dni, od tamtego tygodnia, ta lokalna strefa, którą tutaj wyznaczyłem, puści, tak naprawdę na altcoinach zobaczymy nie 20% Spadków, tak jak pisałem, a być może nawet 30 czy 40 w sytuacji, gdyby Bitcoin tutaj zjeżał. Zobaczmy, że od dwóch dni mamy zmianę również Dominacji Bitcoina, o czym też pisałem, co było dla mnie lokalnym potwierdzeniem Na rozpoczęcie korekty na altcoinach i okej, okay, gdzieś tam też 100% lossa, jakiego zaliczyłem Natomiast teraz zagraliśmy kolejne pozycje, cztery pozycje, trzy pozycje Zyskowne, jedna zabezpieczona, o czym również pisałem na darmowej grupie Dla osób, które przerobiły mój darmowy kurs to wam zresztą pokażę troszeczkę później. Wracając do samego Bitcoina. A zobaczmy sobie DXY. Jeszcze DXY, DXY odbija. Okej. Okay. Ale czy jest to reakcja Bitcoina na indeks dolara? Trwający cały czas ten proces dystrybucji. I zobaczmy. Wczoraj, właśnie to, co pisałem, była ta świeczka wzrostowa i ona doszła do poziomu, skąd widziałem możliwość rozpoczęcia spadków. I była to taka też bycza, bycza e, pułapka dlaczego dlatego że mamy tą świeczkę spadkową a następnie mamy jej objęcie więc teoretycznie jest to potencjalna informacja o możliwej kontynuacji ruchu wzrostowego Natomiast widzimy dzisiejsze otwar otwarcie dnia tak nowa świeczka i już na tą chwilę oczywiście co może się zmienić mamy zamk cena jest po poniżej e, otwarcia wczorajszej świeczki wzrostowej. Może być też taka sytuacja oczywiście, że za 4 godziny rynek dynamicznie odbije, a tu zobaczymy długi knot od dołu po prostu i zobaczymy wzrosty. Zagrywaliśmy kilka shortów i to co widzieliście też pisałem, że te spadki jakby no potencjalne te spadki pasują mi również, aby cena doszła na niektórych altach do niektórych stref, w tym również do, na docie czy chociażby na Magiku, którego sobie przeanalizujemy, gdzie graliśmy shorta, ale i na Matiku i innych altcoinach. I pasowało mi to, natomiast ja osobiście wyszedłem z tych longów, ponieważ zbyt dynamiczny ten ruch i nie chcę tutaj ryzykować tych zysków, które dzisiaj właśnie zgarnęliśmy. Więc kwestia jeszcze tego, jak zamknie się dzisiejsza świeczka, czy jutrzejsza potwierdzi po prostu kolejny ruch spadkowy. Tutaj mówimy o interwale jednodniowym. Na razie widzimy, że cena się zatrzymała na tym wsparciu, na szarej strefie tuż przed tą strefą popytową. Więc jeżeli chodzi o Bitcoina, tutaj dalej jakby scenariusz jest ten aktywny, czyli podejście do, spadek dalszy do tej strefy I odbicie lub wybicie tej strefy popytowej i zjazd do niższych poziomów, do okolic, od 28400 do dolnej bandy, czyli 23500, czyli dosyć mocny spadek na samym Bitcoinie którego dawno nie było, tak? czyli okolice 20%, no to alty dostałyby mocno tutaj, e, myślę, że jeszcze bardziej, okolice 40% na niektórych spokojnie byśmy zobaczyli od lokalnych szczytów. Natomiast w sytuacji, w której byśmy zobaczyli z kolei ruch wzrostowy, tak? chociażby stąd, czy cena knotem dojeżdża i nagle jutro mamy ruch wzrostowy powyżej tego poziomu, skąd dzisiaj cena spadła, Byłaby to dla mnie informacja o potencjalnych dalszych wzrostach. Dlaczego? Ponieważ mielibyśmy taką podwójną manipulację. Najpierw informacja dla byków, że lecimy dalej, potem spadki i wycinka po prostu stop losów na niektórych poziomach, na niektórych altcoinach, uzupełnienie danych poziomów ze strategii, których uczę, co miałoby też sens. A potem mamy powrót powyżej właśnie tych dzisiejszej świeczki spadkowej. No i. Rynek by trochę, trochę wyczyścił, uzupełnił poziomy i mógłby kontynuować ruch wzrostowy do wyższych poziomów, czyli okolice nawet 34 tysięcy dolarów. Ale w tym momencie jest to spekulacja. Jeden ze scenariuszy. Ja na razie pod to nie będę zagrywał. Obserwuję sobie, pozycje są zabezpieczone i będę patrzył, co się będzie działo dalej. Czy rynek po prostu będzie chciał jednak skorekcić trochę mocniej w końcu, tak naprawdę, bo dawno takiej korekty nie było. Zobaczmy, że tutaj od marca. Od początku marca cały czas ten ruch zostawy. Tutaj lekka korekta. Okej, okay, wtedy mieliśmy tutaj większą korektę rzędu 20, właśnie kilku procent. No i takiej korekty nie było, tak, bo mieliśmy tutaj tą korektę raptem 6, 7, niecałe 8%. Więc teoretycznie czas jest na tą korektę, ale czy tak będzie? Czy Grubasy będą chciały tutaj zrobić jakieś szachermacher Natomiast zrealizowało się to, o czym mówiłem, czyli. Alty doszły do wyznaczonych wcześniej poziomów, do stref podażowych i zaczęły również korekcić i być może właśnie to jest czas na korektę po prostu całego rynku w kontekście tego, o czym mówiłem, czyli że Bitcoin jest wysoko, a Alty są nisko. Alty trochę odbiły i mógłby być to właśnie czas na rozpoczęcie tego ruchu. I tak jak mówiłem, nie wszystkie, ponieważ niektóre porobiły wyższe szczyty, niektóre dochodziły gdzieś tam niżej, wyżej. I oczywiście może się okazać ten scenariusz, który przed chwilą też omawialiśmy, czyli jeszcze ruch wzrostowy, i dopiero potem rynek zacznie zjeżdżać. Na razie lokalnie trzeba tutaj sobie poczekać i być, myślę, że cierpliwym. Jak skutecznie analizować rynek kryptowalut, aby zadabiać na wzrostach i spadkach oraz wiedzieć, kiedy kupować i kiedy sprzedawać swoje kryptowaluty, tego uczę w moich kursach. Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki i jak widzisz, skuteczność moich analiz oraz zagrywek jest na bardzo wysokim poziomie, co możesz zweryfikować tutaj na YouTubie czy na moim Instagramie. Analizy, które widzisz na moim kanale, na własne potrzeby tradingowe i dla partnerów edukacyjnych, robię na podstawie wiedzy, którą przekazuję w moich pełnych sześciomiesięcznych kursach zaawansowanych, gdzie krok po kroku od podstaw uczę, jak skutecznie analizować i zarabiać na rynku kryptowalut. Po ukończeniu jednego z pełnych kursów, lub kiedy opanujesz już strategię i będziesz potrafił potrafiła samodzielnie analizować rynek, powiem Ci jak uzyskać środki do tradingu w wysokości od 5 do nawet 300 tysięcy dolarów. Możesz również zacząć od kursów miesięcznych z analizy technicznej czy analizy technicznej rozszerzonej, a co ważne, aby przyspieszyć Twój proces edukacji do każdego kursu otrzymujesz również dostęp do mojej grupy, gdzie dzielę się swoimi pomysłami na trade analizami, na wzrost i spadki, update'ami rynku oraz spot w zależności od wybranego stopnia zaawansowania i od wybranego kursu. Koniecznie również sprawdź produkt Spot Premium, którego celem jest pomnażanie wybranych topowych projektów, jak wprowadzonej przeze mnie nowej serii na kanale. Wszystkie kursy masz możliwość kupienia na raty w złotówkach. Natomiast jeżeli chodzi o pełne kursy edukacyjne SmartMoney i SmartMoney Pro, Masz możliwość również kupienia na raty w USDT. Tutaj więcej informacji udzielę Ci na pliw. Także w razie pytań, kontaktuj się ze mną na Instagramie. Dokładny opis wszystkich kursów oraz przypisanych do nich grup znajdziesz w zakładce kursy. Także do zobaczenia, do usłyszenia i lecimy z dalszymi analizami. Chodzi o analizę ETH. Zobaczmy, co się dzieje na ETH. Tak Mówiliśmy o tym wybiciu strefy tej podażowej. Cena tutaj lekko jeszcze sobie akumulowała, był tutaj proces dystrybucji, no i mamy ten ruch spadkowy. W tym momencie spodziewam się ruchu spadkowego tutaj minimum do, do tej strefy tutaj. Lokalna strefa, gdzie cena może się zatrzymać i odbić na ETH. No i potem, gdyby ta strefa lokalna puściła, no to spodziewałbym się zejścia minimum tutaj do 1820 lub do niższych poziomów poniżej tego tutaj, tego tutaj wsparcia dla ceny, ponieważ są tu prawdopodobnie po prostu poustawiane o stop lossy, czyli dojście poniżej tego poziomu. W sytuacji, w której rynek by zaczął odbijać, no to pamiętamy tutaj o poziomie 20, 2260. Według mojej analizy, kolejny poziom. Skąd może cena odbić i zacząć się ruch korekcyjny, jeżeli chodzi o ETH. Jeżeli chodzi o DOTA, wyznaczona strefa, zobaczcie, wyznaczona strefa podażowa i mamy z niej spadek. Tutaj się dałem nabrać, zagrywałem już shorta, niestety zalecił ten short stop lossa, za krótki, za krótki, po prostu był stop loss i cena zjechała finalnie, doszła do poziomu realizacji zysków, czyli do strefy popytowej i zobaczcie, że jest reakcja idealnie w tej strefie popytowej, którą wyznaczałem wcześniej dla Was również w poprzednich materiałach, ale osobiście zamknąłem tą pozycję na wzrosty, ponieważ przy tak dynamicznym ruchu, może rynek jeszcze chcieć zejść dalej, gdyby cena zjeżdżała tej powoli, to spokojnie bym tą pozycję trzymał. Natomiast w tym momencie widzę tutaj zagrożenie, więc wolę stać z boku z tymi longami i sobie po prostu poczekać. Jeżeli rynek zacznie faktycznie odbijać, zobaczę powrót tutaj powyżej tego wsparcia, no to będę atakował tutaj ponownie na jeden z, dby, z kolejnych poziomów, tak, czyli tutaj ten poziom kolejny, i potem mamy tą strefę podażową, skąd rynek nam. Zjechał do tych pięciu dolców. Mamy wsparcie, tak? Mamy poniżej wsparcie, jeżeli chodzi o DOTA. Też bym tutaj zwrócił uwagę na właśnie na ten poziom przy ewentualnym wybiciu tej strefy. Natomiast poniżej jest ważna strefa popytowa, gdzie będę szukał swoich zakupów, jak i zagrywek na wzrosty. Zobaczmy sobie analizę LINK. Tu Właśnie jesteśmy w szorcie. Z tego poziomu mamy tą strefę podażową, o której pisałem. Mamy też mocne zjazdę na te poziomy tutaj, linko zasadnio też się troszeczkę odkleił, też tutaj zaliczyłem stop loss'ka dawał potwierdzenie na spadki, natomiast potem to negował, wybił no i kolejna pozycja już otwarta, zabezpieczona, powoli odrabia tą stratę natomiast spodziewam się ewentualnego zejścia jeszcze do tych poziomów natomiast też jeszcze jest jeden poziom, który biorę tutaj dla siebie pod uwagę to ten poziom tutaj zielony, skąd cena może odbić i tutaj jest take profit pierwszy właśnie z tej pozycji ale będę obserwował dla siebie to, co będzie się działo przy ewentualnym dalszym ruchu. Spotkałem właśnie w tej strefie tutaj na ewentualny dalszy ruch zostawy. Na razie tak to wygląda. Jeżeli chodzi o magika, też tutaj zagraliśmy fajną pozycję na spadki. Cena doszła do wyznaczonej strefy popytowej, do wyznaczonego poziomu. To był take profit pierwszy i zamknięcie całej pozycji. Tą pozycję również rzucałem na darmową grupę. Cena ładnie odbiła do wyznaczonego poziomu, gdzie tutaj. Mieliśmy pozycję na wzrosty, natomiast ja tą pozycję na wzrosty również zamknąłem w B I obserwuję co dalej, ponieważ tak jak mówię, ten spadek jest dla mnie zbyt dynamiczny I może on wywołać trochę chaosu na rynku Więc niżej oczekuję zejścia do właśnie tych poziomów tutaj Skąd również wcześniej dawałem moim partnerom motorykacyjnym to wejście na wzrosty Na spocie, pięknie zostało to zrealizowane Cena doszła zobaczcie do take profitu i mieliśmy kolejne ruchy spadkowe, więc dla mnie tutaj mamy strefę popytową, skąd będę spodziewał się ruchu, właśnie wzrostowego, przy wybiciu właśnie z tych poziomów, które mamy teraz. Natomiast, gdyby się okazało, że rynek odbija właśnie z tych poziomów, które wyglądają dość dobrze, patrząc z punktu widzenia strategii, z których uczę w moich zaawansowanych kursach, mam tu wszystkie potwierdzenia na wzrosty. Mam tu wszystkie potwierdzenia na wzrosty, mimo tego wychodzę z tej pozycji Ponieważ jest to dla mnie, tak jak wspomniałem, zbyt ryzykowne Ale zobaczymy, jeżeli tak by się okazało, że rynek zacznie odbijać No to wtedy spodziewam się aż wzrostów do tego poziomu tutaj Czyli okolice 1,70 za Magik. Zagrywaliśmy również pozycję na spadki ATOM, ale ATOMa Wam nie pokażę Ponieważ jest on w produkcie SPOT PREMIUM Natomiast widzicie w tym momencie, jak zostało to zrealizowane Zróbmy sobie analizę Gmx, GMX, -a, którego wadałem również Wam jakiś czas temu, czy jeszcze w marcu, była wyznaczona ta strefa, tak, pięknie cena tutaj doszła, tak, marzec, to było w marcu i zobaczcie, jak cena odbiła, doszła do wyznaczonego poziomu realizacji zysków, zobaczcie, że z dokładnością co do kilku centów, czyli złapaliśmy niemalże sam dołek, Wy również to widzieliście, Wy również tą analizę dostaliście i sam szczyt z dokładnością co do jednego centa. Tak dokładnie wyznaczać poziomy wejścia czy realizacji zysków, uczę w moich pełnych, zaawansowanych kursach tradingowych, które zresztą macie w tym momencie w promocji. Zagrywaliśmy również pozycję na STG, i tutaj właśnie wyznaczyłem również w tym momencie poziomy zakupowe. Dla mnie, jednym z poziomów zakupowych jest właśnie ten, w którym, do, w którym cena jest. Tutaj również mieliśmy tych profil drugi, co widzicie teraz. Natomiast ja osobiście. Obserwuję ten poziom, i tą strefę, te dwie strefy niżej z uwzględnieniem tych dokładnie wyznaczonych poziomów niebieskich. Pamiętajcie oczywiście, że to nie są porady inwestycyjne. I w takiej sytuacji, gdyby cena zaczęła odbijać czy z tego poziomu, czystych tutaj będę realizował zyski na tych dwóch poziomach tutaj, które właśnie widzicie. Wygląda to dosyć dobrze. I też tutaj była pozycja otwarta na wzrosty, ale tak jak. Również na Magiku czy na Docie zamknąłem tę pozycję, czy dobrze, czy źle, nie wiem, czas to zweryfikuje. Oczywiście, będę plus sobie w brodę, jeżeli cena odbije, bo ładnie zostało to wyznaczone, ale jeżeli cena spadnie, no to będę się oczywiście cieszył i łapał niższe poziomy. Zobaczymy. Ostatnio wzięliście analizę Hadera, hashgraph, no i cena nie doszła do tej profitu, natomiast doszła do poziomu zakupowego. I tutaj mamy również pozycję otwartą, ale pozycję już zabezpieczoną w break Even. Jak, o niech, jak o niech będzie jedna pozycja na wzrosty z tych kilku, do których cena spadła W tym samym czasie do czterech pozycji cena, cena spadła, więc wolałem to pozabezpieczyć, pozamykać I obserwować, co będzie się działo dalej, bo tak jak mówiłem, gdyby cena powoli spadała To zostawiłbym te wszystkie pozycje, ponieważ wyglądają one dobrze ale żeby był to dynamiczny ruch, no to wolałem tutaj dmuchać na zimne. Ostatnio Was informowałem o tym, że realizuję część zysków właśnie przy 1,6 dolara na Arbitrum. Arbitrum zlecia, poszło jeszcze troszeczkę w górę, natomiast czekam tutaj właśnie na ewentualne odkupienie właśnie na tych poziomach. Jeżeli cena zacznie odbijać, jednak zacznie odbijać, to będę szukał po prostu odkupienia później na tych samych poziomach, które po prostu gdzieś tam sprzedawałem. Jeżeli chodzi o CFX przy dalszym ruchu, Spadkowym zwróciłbym uwagę właśnie na te dwa poziomy tutaj, na ewentualne kupno. Natomiast jeżeli chodzi o poziomy realizacji zysków, zwróciłbym uwagę właśnie na ten poziom, właśnie tutaj. Może też być taka sytuacja, w której cena po prostu dojdzie do tego poziomu teraz i będzie kontynuowała ten ruch. Spadkowy, ewentualnie w przypadku właśnie dalszego ruchu spadkowego całego rynku i tego tokena, no to właśnie odbicie potencjalne z tych poziomów miałoby sens do właśnie te, tego poziomu realizacji zysków, który teraz. Wyznaczyłem. No, okej, okay, to chyba na tyle co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Czyli mamy analizę kilku altów, muszę sobie je zapisać i potem będziemy sobie je aktualizować raz na jakiś czas. Także teoretycznie, mimo tego, że rynek tutaj wygląda dobrze wzrostowo, magii, tutaj właśnie też bardzo ładnie mi to pasuje, ale po prostu ten ruch, który się odbył, jest dla mnie zbyt impulsywny, zbyt mocny. Mimo tego, że wygląda to kurczę nieźle na, na longi, no ale zobaczymy, czas zweryfikuje i za jakiś czas zobaczymy, czy decyzja o wyjściu miała sens, czy decyzja o wyjściu była złą decyzją. Jednak najważniejsze to po prostu nie tracić, a rynek w tym momencie jest dosyć mocno przesycony. Ok, tym akcentem kończymy, widzimy się w piątek, także do zobaczenia, do usłyszenia, niech Bitcoin będzie z Tobą, piona!